Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość. Finał tego powiedzenia zapewne każdy z Państwa doskonale zna. Na szczęście dziś coraz większa grupa rodziców doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest połączenie właściwych nawyków żywieniowych z aktywnością fizyczną, gimnastyką, turystyką i ruchem, bo to z pewnością zaprocentuje w przyszłości. Nikt z nas dorosłych, no i mam nadzieję, że także dzieci, nie ma tu żadnych wątpliwości. Dariusz Nowakowski, witam w programie Wygrać Zdrowie. Jesteśmy świadomi tego, że okres przedszkolny jest tym najlepszym okresem na kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, chroniących małe dzieci przed próchnicą, ale również przed otyłością i nadwagą. Również jest najlepszym okresem na kształtowanie aktywności i zdrowego, sprawnego wypoczynku. Ktoś kiedyś powiedział, że jesteśmy tym, co jemy. Jeśli dzisiaj zadbamy o nasze dzieci, to w przyszłości to tylko na ich korzyść, tak? No, trzeba kłaść nacisk i wkładać naprawdę wiele w to, żeby te dzieci były zdrowe, bo no jak nie my, to kto? Wiemy dobrze, że te nawyki żywieniowe kształtują się właśnie w tym najmłodszym wieku. Dzieci są zresztą wtedy bardzo podatne, bardzo wdzięcznym są, można powiedzieć, tworzywem dla edukatorów, żeby właśnie wtedy, dla rodziców oczywiście też, żeby właśnie wtedy zaszczepiać te zdrowe nawyki, żeby wtedy próbowały tych różnych pokarmów, żeby wtedy jakby uczyły się ich jeść, jak najbardziej zróżnicowanych produktów. Proszę bardzo, Karol sobie wybierze najpierw kanapeczkę. I zaraz ciocia da i obłożysz sobie, z czym będziesz miał ochotę, tak? Już dwójpolatki biorą udział w różnych zadaniach, które w przedszkolu się realizuje. Chociażby przygotowywanie zdrowych kanapek, przygotowywanie surówek, wszystkie zabawy, różne festyny, wszystko pod kątem właśnie takiego zdrowego stylu życia. Jest aktywnie, bez słodyczy, jest na warzywnie, owocowo i jest od najmłodszych lat też nauka odpowiednich czynności higienicznych, także myślę, że to wszystko tworzy całość, żeby po prostu dzieci zachowywały zdrowie. I spróbować do góry unieść nogi! Próbujemy, próbujemy! Super! Oczywiście dzieci bardzo aktywnie biorą udział w codziennej porannej gimnastyce. Wynika to z naszego rozkładu dnia. Wszelkie nasze jakby działania tutaj ruchowe, prozdrowotne wynikają z funkcji z przedszkola, realizowania podstawy programowej, czyli tej funkcji kształcącą, opiekuńczą i wychowawczą. Dzieci cieszą się na wszelką aktywność sportową. Jabłko czy chipsy? Banan, kiwi, a może słodki batonik? Dla naszych dzieci wybór jest oczywisty, niestety. Ale dla nas, rodziców, już tak oczywisty być nie powinien. Nawyki żywieniowe, drodzy Państwo, musimy kształtować od najmłodszych lat. I najlepiej, jeżeli te nawyki są wzmacniane w żłobkach i przedszkolach. Dzieci same przygotowują kanapki, które wcześniej były posmarowane masłem. Następnie do dyspozycji mają do wyboru sałata, wszelkiego rodzaju warzywa, takie jak pomidor, ogórek, rzodkiewka, papryka. To wszystko zależy od tego, jakie mamy ustalone menu. Proszę, Nadziejka, jakie tutaj mamy warzywka? Co to jest? Pomidory. Pomidorki. Ogórki. Ogórki, a tutaj takie białe kółeczka z czerwonym, z różową ramówką. Rzodkiewki. Często nie do końca w domu zawsze jest czas na to, żeby przygotować takie kanapki. Dlatego przedszkole ma tą rolę w ich życiu, żeby uczyć. Edukacja jest najlepszym sposobem do tego, żeby przekonywać o zdrowych nawykach, prawda? Co to jest? Pomidor. Pomidor, tak jest. Zobacz, jaka twoja kanapka się zrobiła kolorowa. Przez to, że dzieci sobie same szykują, też chcą czasem między sobą rywalizują, albo moja kanapka jest smaczniejsza, bo jest bardziej kolorowa, bo moja kanapka ma więcej produktów czy warzyw położonych na kanapce, jest wyższa, także dzieci sobie porównują i dzięki temu, jak już sobie nałożą na tą kanapkę, no to muszą zjeść.
Na pewno na śniadanie powinno być co najmniej kilka kromek ciemnego pieczywa. No i kładziemy wędliny. Najczęściej są to wędliny chude. Białe sery, twarogowe, homogenizowane. Mamy raz w tygodniu śniadanie typu parówka na ciepło, jajecznica. Dużo dajemy mleka. Raz w tygodniu jest zupa mleczna. Płatki owsiane, płatki kukurydziane. Żadnych płatków słodzonych. Tak naprawdę to dwie łyżeczki cukru na dzień wystarczą, żeby wszystkie te wartości organiczne były zachowane. Artur też płatki? A Karol? Nie. Dzieci wykonują witaminowe sałatki, witaminowe kanapki, przygotowują surówki. Przekonaliśmy się, że jak dzieci same to wykonują, to wtedy utrwalają mi się pewne wiadomości. Kto zjadł śniadanko, to ładnie wstaje, zasuwamy krzesełko, idziemy umyć ząbki, tak? No to proszę, krzesełko zasuwamy i do łazienki będziemy myć ząbki. Trzymaj. Najczęściej lubiane przez dzieci zupy, jak wiadomo, to pomidorowa, ogórkowa, kapuśniak, zupa krem z cebuli, z dyni. Bardzo przyjęły się te zupy i dzieci je lubią. Nie bazujemy tylko i wyłącznie na kremach, dlatego że dzieci powinny mieć zupy z takimi kawałkami warzyw, które pływają w tej zupie. Rozwija się zgryz, to wpływa na układ uzębienia, dlatego tylko i wyłącznie krem nie jest zalecany, ale od czasu do czasu jest fajną formą, dlatego że jeśli ja w tą zupę wrzucę każdy rodzaj warzyw i zmiksuje, to dziecko nie będzie w nim wybierać, prawda? I zjadając ten krem, który tak naprawdę ma fajny kolor i dobrze smakuje, przyswaja wszystkie produkty spożywcze, które chce, żeby w tej zupie się znalazły. Dzień dobry! Drugie danie najczęściej jest to mięso w jakiejś postaci i tutaj opieramy się głównie na indykach, na cielęcinie. Ziemniak najczęściej. Zdarza się makaron, tak jak wczoraj na przykład sos boloński z makaronem. Bardzo dużo idzie kasz, ryżów. Polewając kaszę sosem, to dziecko chociaż te 2-3 widelce zje i nawyk już się będzie wytwarzał, tak? Ona już będzie pamiętać, że to nie było takie złe. Dodatek warzywny, najczęściej są to warzywa albo gotowane, albo surowe, czyli surówki, różnego rodzaju sałatki. Kapusta, buraczki, tarte gotowane, fasolka szparagowa. Dzieci przychodzą do nas z różnych domów, gdzie były różne nawyki żywieniowe i my staramy się małymi krokami je zmieniać. Zachęcać do próbowania, pokazywać jak te półprodukty w ogóle wyglądają, bo dzieci często nie wiedzą co to jest surówka, jest coś pomieszane, a my przygotowujemy powiedzmy z nimi razem tą surówkę, widzą każde warzywo z osobna, no i wtedy okazuje się, że oni te warzywa jednak lubią. Także też współpraca rodziców tutaj jest bardzo ważna. Nie dosyć, że my zachęcamy, to rodzic musi powiedzmy powielać te czynności w domu. Warto postarać się, żeby coś zdrowego nie kojarzyło nam się z czymś nie do końca smacznym, żeby to jedzenie nie było wtedy nieprzyjemne, czy żeby te potrawy, które nazywamy zdrowymi, żeby one były smaczne. Dzieci mówią, a ja spróbowałem surówkę, a ty nie spróbowałeś, spróbuj, bo jest bardzo zdrowa i tak między sobą i te dzieci same się przekonują do tego, żeby spróbować coś nowego. Często popróbują, pierwszy raz nie zjedzą, drugi raz, trzeci. Natomiast po jakimś czasie bardzo chętnie już zjadają i czasem też wołają o dokładkę. Czasem jak się rozmawia z rodzicami, sami nas pytają też, czy dziecko jadło na przykład kalafior czy brokuł, czy na przykład pomidora do śniadania. My mówimy, że tak, no to na przykład jest duże zdziwienie, nie? Że w domu to nie, a tutaj jednak dzieci jedzą więcej takich rzeczy zdrowych. Tak na przykład nawyk picia wody mineralnej, który został wprowadzony. W każdej sali znajduje się kącik picia wody mineralnej. Dzieci z chęcią przychodzą i piją wodę. Ustawiają się i proszą ciocię, żeby im nalała wodę.
mimo że przechodząc do przedszkola często mają nawyk picia soków i słodkich napoi. Bardzo ważną rzeczą jest, żeby tłumaczyć dzieciom, pokazywać dzieciom zależność między stylem życia, między tym, co zjadają, a jak to wpływa na ich zdrowie. My jesteśmy przyzwyczajeni do takiej edukacji w systemie takim nakazowo-zakazowym, jedz to, nie jedz tego. Natomiast bardzo dużym wzmocnieniem jest mówienie dzieciom, kiedy na przykład młodemu chłopcu na przykład, że jak zje na przykład rybkę, czy zje na przykład mięsko, no to urosną mu mięśnie, będzie wtedy silniejszy, będzie widział, jak jego aktywność, jak jego działanie konkretne, czy produkty spożywane przez niego wpłyną na jego zdrowie. Także bardzo ważne jest w edukacji właśnie pokazywanie tych zależności. Rytmika powszechna w większości polskich przedszkoli, ale są i takie miejsca, w których aktywność fizyczna stawiana jest, poza nauką, zdecydowanie na pierwszym miejscu. A zatem gimnastyka przed śniadaniem, basen, zajęcia z piłkami na sali gimnastycznej. To wszystko poprawia koordynację dziś, a także jest znakomitym kapitałem na przyszłość dla dziecka. Zaczynamy! Sport to ruchy. Uprawiam sport piłkarski. Gramy w piłkę i na końcu, jak będziemy grzać, nie w meczu. Robimy fikołki, bawimy się i jeszcze walczymy. Lubię grać w piłę i lubię robić gwiazdy i stanie na rękach. Dlatego, żeby mieć zdrowe ciało. Abyśmy cały dzień mogli zdrowo spędzić, rozpoczynamy dzień od porannej gimnastyki. Zgoda? Tak! Proszę bardzo, rozdajemy piłeczki. Piłeczki! Każdy bierze jedną, proszę bardzo. Ja kiedyś zabrałam zieloną. Proszę. Niebieską, więc biele. Dobra. Kiedyś zieloną. Raz w prawej, raz w lewej. Dzieci wiedzą, że właśnie ruch, zdrowe odżywianie, aktywność wszelka sportowa wpływa bardzo pozytywnie na ich zachowanie. Też w ciągu całego takiego przedszkolnego dnia nie wyobrażam sobie, żeby tej aktywności mogło zabraknąć. To jest związane z rozwojem dziecka, z jego aktywnością psychoruchową. I te ćwiczenia pomagają nam z jednej strony ukształtować u dzieci te prozdrowotne zachowania, a z drugiej strony bardzo miło wypełniają nam dzień. Raz, dwa, obrót z piłką. Trzy kroki w wasze prawo. Raz, dwa, trzy. Super. Obrót. A teraz wyprostowane nóżki i stópki w dół. Jak baletnicy pracujemy. Wyprostowane rączki, witamy się z wodą. Do widzenia. Jeżeli chodzi o naukę pływania dla dzieci, jest to taka forma, która rozwija nam aparat oddechowy, układ krążenia, powoduje, że receptory czuciowe są bardziej zaangażowane w cały nasz ustrój. Plecy przykleją do ściany, wpływamy wodę i gotujemy wodę. Maserujemy w moją stronę. Zdecydowanie już dla przedszkolaków od 4 roku życia jest to efektywna i samodzielna nauka pływania. Uśmiechnięta buzia i kania leci. Każdy trener będzie bronił swojej dyscypliny, jakie ona wymierne skutki ma, jeżeli chodzi o nasz rozwój. Jednak pływanie jest rzeczą obowiązkową, nie tylko jeżeli chodzi o prozdrowotne zachowania, jak również jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Dobrze!
metoda wychowania muzycznego, która jest właśnie doskonała dla takich małych dzieci. I ona szczególnie pozwala dzieciom na to, żeby je umuzykalnić, tak? Rozwinąć zamiłowanie do muzyki, a także rozwija koordynację słuchowo-ruchową, co w tak młodym wieku jest bardzo ważne. I dalej, ruszamy! No a przede wszystkim daje im dużo radości i myślę, że dzięki temu dzieci później kochają muzykę i kochają z nią przebywać. Na pewno też jeśli chodzi o rozwój głosu, ćwiczenia dykcyjne, emisyjne pozwalają też na to, żeby dzieciom w przyszłości było łatwiej mówić. Nie chodzi o to, żeby kogoś zmuszać do czegoś, w czym nie jest dobry. Chodzi o to, żeby każdy odnalazł swoją własną ścieżkę, czy lubi grać w piłkę, czy lubi pływać. Okazuje się, że większość dzieci chodzi na większość zajęć, bo oczywiście te zajęcia są w formie zabawy i one służą temu, żeby dzieci zapoznać z daną dyscypliną sportu i do niej zachęcić. To nie jest taki trening typowy, gdzie dzieci nie dają rady. Jest to trening, który po prostu jest zabawą i oni nawet nie wiedzą, kiedy uczą się pewnych czynności, które już im zostaną na całe życie. Czasem dzień, czasem tydzień zdarza się, że i kilka miesięcy potrzebuje dziecko, by nauczyć się zdrowo żyć i by polubić sport. Dla nas, dla rodziców to jednak szalenie ważne, a i dla nich bilet na przyszłość. Bilet, który może zagwarantować zdrowie i ustrzec przed niejedną chorobą. Dariusz Nowakowski, do zobaczenia.